Mównica Sejmu, wszyscy posłowie opozycyjni protestują. PiS nic sobie z tego nie robi. Mało tego, jeszcze chcą ukarać posłów opozycyjnych. W związku z tym solidaryzujemy się z nimi. Zebraliśmy się tutaj po to, żeby wykazać i nasz protest przeciwko temu, co się tam dzieje. Jest napisane wolne media, ale to nie tylko wolne media w Sejmie. Bo to, co się teraz dzieje z mediami w Sejmie, możemy przypuszczać, że media będą również w jakiś sposób zakneblowane, w ogóle generalnie, ogólnie. Media, które wspierają opozycję, będą na pewno w jakiś sposób represjonowane, zamykane. Będą zamykane wydawnictwa, gazety, które są opozycyjne. Podejrzewam już, pani poseł Pawłowicz nawet wspomniała kiedyś, żeby zabrać TVN-owi koncesję, tak? Na to, żeby w ogóle nadawali. W związku z tym podejrzewamy i protestujemy. I nie chcemy, żeby nam zabrano wolne media. Przyszliśmy tutaj, żeby zaprotestować tej całej sytuacji. Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Co to za manifestacja? Co dzisiaj manifestujecie? O wolne media, wolny Sejm, wolną Polskę i precz z PiS-em. W obronie demokracji. To taka spontaniczna demonstracja, rozumiem. Tak, spontaniczna. Ile osób przyszło? No nie liczyłam, proszę pana. Chyba pan umie sobie policzyć, bo jeszcze będą dochodzić na pewno. A jak się skrzyknęliście? A proszę pana, przez internet, telefony. No, to znaczy w ogóle to przede wszystkim przez telefon. Mnie koleżanka do mnie zadzwoniła i powiedziała, czy ja wiem, co się dzieje w Sejmie. Ja powiedziałam, że ja nic nie wiem, że dopiero weszłam do domu o 17, nawet 5 po. I po prostu włączę telewizor, zobaczę. No i jak zobaczyłam to wszystko i stwierdziłyśmy, że o 20, tak jak we wszystkich miastach w Polsce, zbieramy się na Placu Wolności. I tak przez telefon, proszę pana, wszystkich powiadomiłam, żeby właśnie się zebrać tutaj i zamanifestować przeciw rządom obecnej władzy, czyli PiS-u. My chcemy wolne media, wolną Polskę, wolny Sejm. Media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Demokracja! Demokracja! Demokracja!